Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej i witam na kanale Herby, Flagi i Logotypy. W dzisiejszym odcinku omówię dla Państwa herb powstańczy z 1863 roku. Zapraszam. Herb powstańczy z 1863 roku występuje w literaturze, w wielu źródłach, pod wieloma nazwami. Możemy go znaleźć na przykład pod nazwą Herb Powstania Styczniowego, Herb Rzeczpospolitej Trojga Narodów, ta nazwa bardzo mi się podoba, czy chociażby ostatnio znalazłem pod nazwą ten herb, Herb Królestwa Polski, Wielkiego Księstwa Litwy i Wielkiego Księstwa Rusi. Ten herb został ustanowiony przez Komitet Centralny Narodowy 18 stycznia 1863 roku i od tego dnia stał się oficjalnym znakiem, oficjalną pieczęcią, oficjalnym symbolem powstańców styczniowych. Szanowni Państwo, a jak wygląda blazonowanie tego herbu? Ten herb oczywiście jest rozrysowany na tarczy trójpolowej, ktoś by powiedział tarczy typu szwajcarskiego i wygląda następująco. Od prawej strony heraldycznej mamy symbol Królestwa Polski, czyli białego orła. Po lewej stronie heraldycznej mamy symbol pogoni, czyli Litwy, a u dołu mamy właśnie symbol Michała Archanioła, trzymającego miecz i tarczę i jest to symbol Rusi, czyli Ukrainy. Całość zwieńczona jest koroną królewską, która uświetnia tę tarczę herbową. Zgodzicie się Państwo, że jest to wymowna symbolika trzech państw walczących z imperatorem, czyli z Imperium Rosyjskim. Pomysłodawcą herbu trójpolowego z symbolem Rusi był Stefan Bobrowski, członek Komitetu Centralnego Narodowego i późniejszy przewodniczący tymczasowego rządu narodowego. To właśnie dodanie tego symbolu, czyli Michała Archanioła, symbolu Rusi, miało być uwypukleniem tych dążeń równouprawnienia, ale również niezawisłości narodu ukraińskiego. Idea Rzeczpospolitej Trojga Narodów nie była czymś nowatorskim dla powstańców styczniowych. To przecież już pod koniec XVII wieku powstawały liczne projekty mające na celu przekształcenie Federacji Królestwa Obojga Narodów, czyli Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, rozszerzenia o niezależny człon Wielkiego Księstwa Rusi, mającego na celu właśnie zaspokojenie tych wszystkich ambicji, które mocno przez powstania kozackie, z tym największym powstaniem chmielnickiego, zaakcentowały te narodowościowe postępy właśnie Rusinów, Ukraińców tak naprawdę. Jak wiemy, w 1658 roku doszło do podpisania Unii Hadziackiej, która niestety była projektem mocno spóźnionym. Królestwo Obojga Narodów było tak mocno targane, zniszczone, zmęczone powstaniami kozackimi, że tak naprawdę Unia Hadziacka była czymś, co już nie było dla kozaków, dla Rusinów czymś zadowalającym i woleli zwrócić się niestety ku Imperium Carskiemu. Dlatego możemy mówić o Unii Hadziackiej jako o pomyśle spóźnionym, ale przede wszystkim o pomyśle, który niczego nie wniósł i dlatego powstanie styczniowe miało przywrócić jakby tę ideę, przywrócić te dążenia do powołania Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Na koniec wróćmy, Szanowni Państwo, jeszcze do analizy wizerunku herbowego, bo ten zaproponowany przez Stefana Bobrowskiego nie był taki oczywisty w styczniu 1863 roku. Stefan Bobrowski zaproponował ideę, a ta idea przerodziła się w różne emanacje wizerunku napieczętnego, czy chociażby wizerunku herbowego. Ale tak Państwo tutaj widzicie, po mojej prawej stronie, widzicie sześć propozycji, które tak naprawdę były w obiegu, tak to możemy powiedzieć. Ten pierwszy to oczywiście wizerunek herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i ten herb tak naprawdę do stycznia 1863 roku był oficjalnym symbolem Komitetu Centralnego Narodowego i to właśnie ten pomysł Bobrowskiego o rozszerzeniu, o wizerunek, o symbol Rusi już widzimy na tym
drugim projekcie. Tutaj są trzy herby niezależne, niezintegrowane. Mamy trzy tarcze herbowe. Oczywiście białego orła dominującego nad wizerunkiem Rusi, wizerunkiem pogoni, czyli symbolem Litwy. Na wizerunku numer 3 mamy również trzy tarcze, ale już zintegrowane. Może nie połączone, ale już złączone. Także po raz kolejny orzeł dominujący. Pogoń przeszła na prawą stronę heraldyczną. Michał Archanioł został po lewej stronie, ale u dołu wizerunku. Czwarty wizerunek coraz bardziej podobny do tego właściwego, już z koroną, ale nadal orzeł dominujący w centralnej górnej części i po bokach w dolnej części dwa herby właśnie z symbolem Rusi i symbolem pogoni litewskiej. No i wizerunek piąty to już jest ten herb, o którym tutaj mówiliśmy, ale proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że w tym wizerunku, który stał się już ostatecznym, tym właściwym dla powstańców styczniowych, orzeł, czyli symbol Królestwa Polskiego, trzyma miecz i krzyż. W tych wcześniejszych emanacjach, wcześniejszych projektach nie mieliśmy tego właśnie symbolu. To co ważne, orzeł w żadnym z tych projektów nie ma korony. Korona pojawia się w poszczególnych herbach jako zwieńczenie tarczy herbowej. No i w tym piątym projekcie już mamy ten podział właśnie trójpolowej tarczy, czyli u góry orzeł z pogonią, to co mówiłem wcześniej, na samym początku, i u dołu w centralnej części wizerunek Rusi, czyli Archanioł Michał. Szósty projekt, Szanowni Państwo, jest jakby emanacją tego piątego. Troszeczkę się różni tarcza, różni się oczywiście również korona zamknięta, ale jest to bardzo podobny wizerunek, aczkolwiek w innym podziale trójpola, tak? Czyli mamy tutaj jakby orła w górnej części dominującego jako ten symbol dominujący, no i po bokach w dolnych częściach symbole Rusi i Litwy. I na sam koniec, Szanowni Państwo, wizerunek pieczętny, oficjalny rządu tymczasowego. Widzimy tutaj oczywiście tarczę trójpolową, zwieńczoną koroną, z tym wizerunkiem, z godłem głównym, właściwie z trzema godłami głównymi, czyli z godłem Królestwa Polskiego, pogonią Wielkiego Księstwa Litwy i wizerunkiem Michała Archanioła, czyli symbolem Wielkiego Księstwa Rusi. To wszystko u góry zwieńczone napisem Rząd Narodowy, a u dołu uzupełnione napisem Równość, Wolność, Niepodległość. Szanowni Państwo, zachęcam do lektury o symbolach powstańczych. Jednym z takich źródeł, które z czystym sumieniem mogę Państwu polecić, to praca z przeglądu historycznego z tomu 62, wydanego w 1971 roku, autorstwa Jurija Stackelberga, Godło powstańcze 1863 roku. Zamieszczę link pod odcinkiem. Zachęcam do lektury. Ten temat, który dzisiaj omówiłem, jest w sposób naukowy rozszerzony, więc jeżeli ktoś by chciał sobie pogłębić tę wiedzę, serdecznie zapraszam. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do moich wcześniejszych publikacji, szczególnie do tych związanych z herbami. Choć mamy już na naszym kanale omówienie, blazonowanie chociażby herbu Legnicy, herbu Chojnowa, ale również pojawiają się znaki sportowe i tutaj mamy omówione logo. Ktoś powie herb chociażby Miedzi Legnica. To tyle. Jeszcze raz dziękuję. Kłaniam się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!